Siema, to Dawid. Dzisiaj taki krótki odcinek, bo ostatnio pękło mi imadło, moje tanie chińskie prawdopodobnie. I no niestety, dociągłem je kapeczkę mocniej, tu widać taki element od niego odpadł. No i skończyło swój żywot. No ale że już nie chciałem kupować drugi raz takiego taniego, no bo pewnie to by się tak samo za chwilę skończyło. No to szarpnąłem się i kupiłem sobie tego bizona 150 mm. No i może przy okazji pokażę, czym się różni taki od takiego. No i może sami podejmiecie decyzję, czy warto sobie dopłacić, czy nie. Uszkodzenie tego imadła taniego z Allegro za stówkę. Znaczy ja je kupiłem za stówkę, teraz widziałem, że kosztuje już chyba 150 albo nawet 170 zł, także no drugi raz bym już nie polecał zakupu za taką cenę. No i uszkodzenie polegało na tym, że odpadła mi taka stopa tutaj, która podpiera te szczęki ruchome. Tak, było to tak. No i na przykład tego nie zauważam od samego początku. Mam nadzieję, że widać, jak to jest krzywo zrobione. Tu mamy płaszczyznę, tak? Może tak to pokażę. Tutaj mamy płaszczyznę, tak? Tu jest ta płaszczyzna i z jakiegoś powodu ona wychodzi gdzieś tu w kosmos. A widać, że ta płaszczyzna z drugiej strony zaś jest tutaj, tak? Że coś tutaj nie gra. No jak teraz sobie sprawdzimy, jak to leżało, no to te szczęki się w ogóle tutaj nie trzymały nigdzie. I teraz ciężko pokazać. Jak ta podpórka była tutaj na swoim miejscu, no i przez to, że tu jest takie jakieś wcięcie dziwne i całe szczęki ruchome opierały się na tym samym koniuszku, no to wiadomo, trochę tutaj dźwignia się robiła podczas dociągania, no i dość spora siła tu działała, no i pękło sobie, tak? Nie wiem, dlaczego to tak wyszło, że tu jest aż tak wyfrezowane głęboko. No raczej to nie jest normalne. Także no, wzięło i urwało się. Na swoją obronę mogę powiedzieć tyle, że nie było dociągane to jakąś dużą rurką. To było coś takiego. No i dosłownie dałem sobie to tak, aby to wyglądało jak dociągałem. Po prostu chciałem to kapkę mocniej dociągnąć. No a że ten uchwyt, ten pręt tutaj oryginalny nie jest zbyt wygodny, no bo wiadomo, jest mała średnica. No to dałem sobie taką rureczkę, żeby to kapkę mocniej docisnąć. No i to wystarczyło. Także wydaje mi się, że to nie jest jakaś przesadna siła strasznie, jak na imadło. No ale jak widać, temu wystarczyło. Oczywiście pierwszy zarzut, jaki można no, tutaj zarzucić, to jest to, że to imadło podobno miało ważyć 10 kg, w Allegro tak pisało. A z tego co pamiętam, to ono waży w okolicach 6 kg, więc tutaj mamy dość spore przekłamanie wagi. No a wiadomo, mniejsza waga przekłada się pewnie na solidność wykonania, na wytrzymałość, no i no niestety. Może pokażę to od spodu. Jak widać, te ścianki są tutaj dość cienkie, a teraz weźmiemy i pokażemy, jak to wygląda w bizonie. Dobra, odwróciłem je obydwa od spodu. No i widzimy, tu mamy tanioszkę, tu mamy bizona. Tutaj jeszcze rzuca się w oczy jakość tej powierzchni. W bizonie jest to naprawdę dość ładnie przeszlifowane. Nie wiem, może to jest po prostu frezowane, no ale w każdym razie jest to bardzo gładkie, ładnie to wygląda. No a w Chińczyku mamy tutaj taką, no gorszą tą powierzchnię, co tu można powiedzieć, tak? Widzimy jakaś grubość tych ścianek. Tu mamy imadło tanie, tu mamy bizona, także różnica jest dość spora. I jeszcze, o! Z tego co pamiętam, to pisało na aukcji tego bizona, że on waży chyba 16 kg. No a jak go położyłem na wagę, to ważył 15, więc myślę, że no waga oczywiście mogła mnie kapeczkę przekłamać, no ale tutaj już mamy no kawałek żelastwa, także tu nie ma się do czego przyczepić odnośnie wagi. Tutaj w tym bizonie fajnie zrobili, bo ta jedna szczęka ma tutaj taki rowek wyfrezowany. I możemy sobie tutaj jakiś kawałek rurki czy pręta wsadzić, no i nie będzie się to ślizgało, także no dość sprytnie to zrobili. Ta druga szczęka jest już cała, że tak powiem, gładka. Oczywiście nie jest gładka, no ale no wiecie, o co chodzi. No i chodzi wszystko tutaj bardzo ładnie, nie ma się do czego przyczepić. Występuje tutaj minimalny luz, no ale wiadomo, tutaj jakiś luz musi być. Nie wiem, czy ten luz będzie zauważony na filmiku, bo jest naprawdę bardzo malutki.
Także tu chyba też nie ma do czego się przyczepiać. Na plus taniego imadła, no to jest na pewno pole tego kowadełka, no było większe, tutaj mamy kapeczka mniejsze, no ale z drugiej strony nie wiem, czy tak często się używa tego pola, tak żeby coś tu bić, bo jednak jak coś trzeba gdzieś uderzyć, no to biorę sobie jakiś kawałek grubszego profila i po nim biję, a nie po imadle, bo jakoś trochę mi szkoda by było. Plus Chińczyka kolejny to jest tutaj była ruchoma podstawa, także mogliśmy sobie tutaj popuścić, no i to się kręciło. W Bizonie mamy stałą podstawę, ale jest opcja do kupienia, tylko kosztuje stówkę. Także trzeba nawet 120-150 zł, nie pamiętam już dokładnie. Także za to musimy sobie dopłacić. No ale jak będę chciał, to sobie dokupię, a prawdę mówiąc tego i tak jakoś wiele nie korzystałem, także no nie jest to chyba aż tak potrzebne w moim przypadku. Na Allegro w komentarzach było widać, że to imadło pęka dość sporej liczbie osób, także no niestety za te pieniądze zbyt dużej jakości tu nie było. Ewentualnie jakby ktoś chciał, no cóż, no u mnie pękła ta podstawa, szczęki mam całe, także jakby ktoś może był w odwrotnej sytuacji, że jemu by pękły te szczęki, bo widziałem dużo takich zdjęć, że po prostu to pękało w tym miejscu, no i odpadały te szczęki, także no jakby ktoś chciał, no to zawsze może się odezwać i może byśmy się dogadali, żeby mu to po prostu wysłać. No a jak nie, no to poleci na złom i z głowy. I tak na złom się wybieram, bo tutaj mam trochę uzbierane rzeczy, mam felgi aluminiowe i niestety mój reduktor od gazeli skończył swój żywot. Nie ma sensu tego regenerować, naprawiać. Posypało się grubo, także to też poleci na złom, no i pójdzie jedno przy okazji drugiego. Także to imadło kończy u mnie służbę i ustępuje miejsca takiemu oto stworkowi.